Pana podsumowanie dzisiejszego spotkania. Dla mnie najważniejsze dwie rzeczy dzisiaj. Cel zrealizowany, gramy w następnej rundzie. Druga rzecz najważniejsza dla mnie to jest protokół meczowy, medyczny. Jest w porządku, wszyscy jesteśmy, pomimo warunków, jakie były, wszyscy jesteśmy na dzień dzisiejszy po meczu zdrowi, regeneracja i Stal Mielec przed nami. Jak pan myśli, panie trenerze, czy mogliście szybciej zakończyć historię dzisiejszego spotkania, no na przykład w pierwszej połowie, czy nie zależało wam aż tak bardzo na podkręcaniu tempa? No wiadomo, jak takie mecze wyglądają, tak, i to są takie troszkę pułapki, tak, bo wychodzą dwa różne zespoły na siebie, z jednej strony młodsi chłopcy, którzy naprawdę chcą bardzo, byli zaangażowani w to wszystko. Kontrolujesz mecz, mieliśmy swoich, no dużo sytuacji, ale zostawmy to, jest najważniejsze, że jesteśmy dalej w grze i to był nasz dzisiejszy cel i tyle. Jeżeli chodzi o taki gorący moment tego spotkania, wydaje się, że końcówka drugiej połowy była taka, no może nie nerwowa, ale gospodarze dzisiejszego spotkania przycisnęli. Nie no, bądźmy poważni i jeżeli wrzutki w pole karne, jedną wrzutkę traktujemy jako poważne zagrożenie, to no mówmy poważnie po prostu, pełna kontrola przez cały mecz i no tyle. Ale sam pan wie, że każda wrzutka może się skończyć różnie. No oczywiście, że może się skończyć różnie i tak jak powiedziałem, no mieliśmy mnóstwo tych sytuacji i pełna kontrola. Szacunek dla chłopaków z Jagiellonii, że mimo wszystko starali się jakąś presję wywierać. Normalne jest w piłce nożnej, że w pewnym momencie gdzieś tam będziesz w stanie przetransportować tą piłkę w polu karnym raz, dwa razy na 45 minut, także no, tyle. Z nami Bartek Kwiecień po meczu z Jagiellonią 2 Białystok, Fortuna Pucharze Polskiej. Bartek, co można powiedzieć po takim spotkaniu? Przede wszystkim najważniejszy jest ten awans. Czy to był nasz cel główny i nieważne jak, ważne, że ten mecz wygraliśmy i przeszliśmy do kolejnej rundy. Uważam, że przez cały przebieg spotkania kontrolowaliśmy to spotkanie. Poza trzema wrzutkami w całym meczu, po jednej pierwszej wpadł gol. Ale najważniejsze jest to, że podnieśliśmy, wygraliśmy 2-1 i jesteśmy w kolejnej rundzie. No właśnie, bo wydawać się może, że ten mecz mogliście już zamknąć tak naprawdę po pierwszej połowie, bo tych bramek mogło być zdecydowanie więcej. No myślę, że jakby się to skończyło wynikiem 7-1, to nikt by nie miał pretensji, że tak się skończyło. No nic, budujemy tą pewność siebie, wygraliśmy, przechodzimy do kolejnej rundy i tak jak powiedziałem, to było dla nas najważniejsze. Dzisiaj graliście też na sztucznej nawierzchni, odbyliście jedną jednostkę treningową w Nowinach przed tym spotkaniem. Duża różnica? Bardzo duża, bo nawet dla stawów to odczuwamy wszyscy. Chłopacy w szatni mówią, że to kolano troszeczkę boli, a tu plecy, to normalna rzecz, no bo trenujemy na naturalnym, ta amortyzacja jest inna, ale trzeba to przeżyć, no tak było, zrobiliśmy to, wygraliśmy i to jest najważniejsze. Dla Ciebie to też powrót do Twojego byłego miejsca, można powiedzieć, że grałeś tutaj w Jagiellonii parę lat temu, jakiś sentyment, wspomnienia odżyły? Znaczy, na pewno w jakimś stopniu, tu przeżyłem swój tak jakby sportowo najlepszy okres w swojej przygodzie, no. Wicemistrzostwo Liga Europy, więc tych wspomnień jest, ale to już jest za mną. Ja nie lubię wracać do tego, co było. Bardziej to patrzę na to, co przede mną i mamy jeszcze trochę roboty do zrobienia i mam nadzieję, że będę pomagał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Z nami Mateusz Czyżycki po spotkaniu pierwszej rundy Fortuna Pucharu Polski z Jagiellonią 2 Białystok. Mecz zwyciężony 2-1. No można powiedzieć, że cel wykonany tak naprawdę, ale ten wynik mógł być zdecydowanie wyższy. Dokładnie. Najważniejsze, że wygraliśmy, przepchnęliśmy ten mecz, chociaż mieliśmy tak naprawdę z 5-6 doskonałych sytuacji, gdzie mogliśmy podwyższyć wynik, ale cieszymy się z wygranej, bo to było naszym celem. Przed tym spotkaniem tutaj odbyliście jednostkę treningową na sztucznej murawie. Jaka dla Ciebie to jest różnica pomiędzy murawą naturalną a sztuczną? Ogromny przeskok? No zdecydowanie ogromny przeskok, ale dzisiaj jest to boisko zdecydowanie lepsze niż u nas w Kielcach, w Nowinach i myślę, że dużo lepiej wyglądaliśmy dzisiaj niż wczoraj na treningu. A powiedz, w kontekście piątkowego meczu ze Stalą Mielec wyjazdowego, to spotkanie dało Wam coś, czy rozbiło Wam ten mikrocykl treningowy? Na pewno dało pewność siebie, bo dawno meczu nie wygraliśmy. Zagraliśmy dobry mecz, stworzyliśmy dużo sytuacji, niestety znowu zawiodła ta skuteczność, z którą się borykamy, ale myślę, że na Stali Mielec już to poprawimy.
Ale myślę, że można, podsumowując to spotkanie, powiedzieć, że doda wam takie zwycięstwo, mimo że ten rywal z niższej półki, doda wam pewności siebie przed tym najbliższym wyjazdem, prawda? Na pewno, był to ciężki teren, był to ciężki wyjazd, długa podróż i na pewno nasze morale pójdą w górę po tym zwycięstwie. Jeszcze na koniec proszę cię o jakieś słowa do kibiców. Zapraszam serdecznie oczywiście na mecz u siebie. Mam nadzieję, że będziecie nam kibicować ze Stalą Mielec i mam nadzieję, że wam damy to zwycięstwo. Dziękujemy bardzo.